Sam program stworzony był dla ludzi, którzy wypoczywają, więc musiał być przyjemny, wesoły. Pomysł na to był taki, żeby był interaktywny, więc nie tylko my mówimy do ludzi, ale ludzie mówią do nas, piszą. No i przede wszystkim radio, które przez 40 lat, program Lata z Radiem, lansował artystów. Myślę, że w tym kraju przez ostatnich 40 lat mało który zespół zrobił karierę nie śpiewając w Lacie z Radiem. Po prostu. Ale co roku musicie Państwo myśleć o czymś takim fajnym, co faktycznie przyciągnie na ten rynek czy na jakiś plac dużą ilość mieszkańców. Dzisiaj padało, oni stali pod sceną i czekali na ciąg dalszy. Znaczy ja wątpię, żeby stali dla mnie, bo stoję na scenie. Artyści są oczywiście takim magnesem. Bardzo młody zespół, który drugi raz na naszej trasie, Beatlemen, z nami grał. Są tak widowiskowi, tak fajni, tak chcą zabawić publiczność, że ta publiczność reaguje w ten sposób, że skoro oni dla nas w deszczu grają, to my dla nich w deszczu stoimy. Zakładamy, że gdyby to była mniej energetyczna muzyka, to być może ludzie by się rozeszli, ponieważ jest tak energetyczna, ciepła. Faceci są bardzo kontaktowi z publicznością, więc publiczność chce zostać. To jest chyba cały fenomen polega na tym.